Finał Dąbrowa Górnicza Basket Cup Pucharu Polski 2016 rozpoczęty. O, walka, jeszcze raz przypomnę, toczy się o to, kto zagra z Rosą w półfinale w sobotę, w pierwszym półfinale o godzinie 15:30. Justin Jackson w dobrej, w pierwszej lidze, drugi jego sezon w Ekstraklasie. Pamuła! Na niego liczą. Jest obrona, Paszalic, że zbiera. Brodas, który jest świetny w kontrach. Bardzo dobry technicznie. W sezonie zdobył medal. Dzięba. Uciekła piłka, ale szczęśliwie wróciła do Piotra Pamuły. Paszalic za to ma zaletę rzuty za 3 punkty. To jest on teraz przeciwko Jacksonowi. Okros. Przy nim bardzo blisko Pamuła, no ale wiedział. Pamuła za 3 punkty w składzie drużyny z Dąbrowy, ale to on właśnie podał teraz w plecy Szymańskiego. Surmacz w kontrze. Eweryn za 3 punkty, trafia. Paszalicza jest bocz, wiadomo, że Chorwat grozi rzutami z dystansu, a teraz także musiał kontrolować. Jest pod koszem Zmarlak i potrafi. Ale jeszcze raz, jak świetnie wraca zespół ze Słupska, zatrzymując te kontrataki. Broda z Paszaliczem, który lubi takie akcje dwójkowe. Który no, gra niemal po 40 minut, jest w stanie rozegrać każdą akcję na milion sposobów. Broda z Szymańskim w akcji dwójkowej. Sam za 3 punkty Amerykanin. Trafia niemalże równo z Syreną, a więc... Williams pod koszem, podwojenie. Widać, że przygotowane dzisiaj do, na ten mecz. No i ale dobrze. 2016. Drugi raz już dogonili zawodnicy MKS-u Dąbrowa Górnicza. No tak, ale od razu kolejny błąd Dominika Mawry i Demonte Harper. Dla zespołu MKS-u niewiele zbiórek, ale to nie jest specjalista od tego elementu. Teraz on blokuje. To może być jego mecz. Teraz jego przechwyt, kolejny bocz, pierwszy w kontrze i pobiegł do kontry. Jako jedyny dotykał piłki w tej akcji, zobaczmy, i tak zostanie do końca. 3 punkty, nic z tego, ale zbiera znów Chorwat. Przemysław Szymański, doskonale teraz. Harper znów nie rozstaje się z piłką. Jest teraz Justin Jackson. Dobrze przeciął to Dzięba i on przechwycił piłkę i zdobędzie 2 punkty z kontry. Zobaczmy, no nie, tutaj końcówka akcji, to już nic się nie działo, co byłoby... Harper odgrywa do Mokrosa i ten trafia za 3 punkty. Będzie miał zespół z Dąbrowy Górniczej, albo pożegnamy gospodarza turnieju finałowego. Jest tym bocz, tam gdzieś wypnął spod kosza. 2,5 minuty do końca. A skoro mówiłem o... Teraz jeszcze Harper. Rzutu za 3 punkty, ale świetnie w obronie reagują gracze ze Słupska. Dzięba za 3 punkty po zwodzie. Nie. Jeszcze zbiera Zmarlak. Jeszcze Pamuła za 3. Wykorzystać MKS. Dłoniak. Przebiegnięcia. Nie ma podania i ten mecz się już skończył w ten sposób. Niedokładne podanie Brodasa z autu, stracona szansa dla MKS-u. Pięknie gonili, ale to Energa Czarni Słupsk zagra pojutrze w pierwszym półfinale.